Silvio Berlusconi, miliarder, skandalista. Silvio Berlusconi, były premier Włoch z 7 miliardami i 400 milionami dolarów na koncie, zajmuje 179 miejsce na liście najbogatszych ludzi świata Forbesa. Fortuny dorobił się jeszcze przed swoim debiutem w polityce, do której zresztą wszedł, jak stwierdził, żeby nie wylądować w pace. Urodził się w 1936 roku w Mediolanie. Jego ojciec pracował w banku, a matka była sekretarką w fabryce Pirelli. Silvio ukończył prawo na Uniwersytecie w Mediolanie. Pracę dyplomową napisał z prawnych aspektów reklamy. W tym okresie dorabiał, śpiewając do kotleta na statkach. Po studiach sprzedawał odkurzacze, ale szybko przerzucił się na nieruchomości. W 1963 roku założył firmę Edil Nord. Zbudowała ona m.in. miasteczko pod Mediolanem, skromnie nazwane drugim Mediolanem. Jakim cudem śpiewak bez doświadczenia stał się deweloperem? Źródła kapitału, które otrzymał Berlusconi, zostały przykryte gęstą siatką spółek wydmuszek. Kluczową rolę w tej plątaninie odgrywała pewna szwajcarska firma. Nie wiadomo, kto za nią stał. Wiadomo tylko, że miała konto w tym samym banku, co sycylijscy mafiozi i tym samym, w którym pracował ojciec Berlusconiego. Już wtedy krążyły plotki, że młody biznesmen wykorzystał brudne pieniądze. Dochodzenie do niczego nie doprowadziło. Prowadzący je śledczy odszedł ze służby i zatrudnił się u Berlusconiego. Pieniądze ze sprzedaży nieruchomości Il Cavaliere zainwestował w agencję reklamową Publitalia, która szybko podbiła rynek. W 1976 roku mógł założyć lokalną telewizję Telemilano. 4 lata później stworzył pierwszą ogólnokrajową telewizję prywatną Canale Cinque. Berlusconi sprowadzał seriale, jak na przykład Dynastia czy Słoneczny Patrol, a także karmił publiczność dziwacznymi programami rozrywkowymi. Ponieważ nie działał w pełni legalnie, jego kanały zostały zamknięte. Wtedy nagle ówczesny premier Włoch zmienił prawo, które uczyniło cały interes legalnym. Potem skazano go zresztą za przyjmowanie łapówek w zamian za tego typu gesty. Poza telewizją w holdingu Berlusconiego Fininvest znalazły się także m.in. wydawnictwa i klub AC Milan. W latach 1994-2011 Il Cavaliere trzykrotnie był premierem. Gdy odchodził z polityki, Włochy żyły aferą Bunga Bunga, w której był oskarżony o wykorzystanie nieletniej. Ale to tylko jeden z wielu zarzutów, które mu postawiono. Inne dotyczą m.in. oszustw podatkowych, korupcji i nadużycia władzy. W części spraw został skazany, w części uniewinniony, kolejne są w toku. Na razie więzienia uniknął. Ale teflon, który go pokrywa, może się w końcu zedrzeć.